Ludzie to są bardzo ciekawe zwierzęta. Jak jest dobrze, to nie pamiętają czasów, kiedy było źle, a jak jest źle, to tęsknią za tym, jak było dobrze i że mogli zrobić tak, żeby nie było źle. No, ja jestem y, życiowym pesymistą. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest definicja pesymisty. Pesymista to jest dobrze poinformowany optymista. Przykre i w, w, tak naprawdę na takiej wsi wyzwala takie, tak, takie niefajne, podstawowe instynkty u ludzi, którzy nic nie mają. Bo uruchamia. Taką ludzką cechę, która nazywa się zawiść. Nie zazdrość, tylko zawiść. Bo zazdrość, można by było powiedzieć, jest motywująca do działania. Tak, będziemy konkurować ze sobą. Ja tak zrobię, ty tak zrobię, zobaczymy jakie będzie efekty, tak? A zawiść, yy, taka zaślepiająca się wszelkimi dostępnymi metodami, w tym administracyjnymi. Stąd mamy tyle donosów, niedonosów. Ja tu nie mówię o historiach, że ktoś tam nie wiem. Komuś drewno ukradł czy takie, takie rzeczy. Tylko ktoś posiada niezarejestrowaną kozę. I za to jest kara. No, na litość posku. Posiadanie kozy na wsi powinno być czymś normalnym, a nie w pewien sposób administracyjnie reglamentowanym. Czy samowystarczalność jest możliwa w dzisiejszych czasach? Czy istnieje szansa wypięcia się z systemu energetycznego? Czy małe gospodarstwa rolne wrócą do swojej świetności? Dlaczego gospodarka leśna ma sens i jest nam potrzebna? A polowanie to nie tylko strzelanie i zabijanie? Jakich zmian oczekuje się w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie, żeby było akceptowane i rozumiane przez społeczeństwo? Na te inne pytanie odpowiedzi? Udzieli dzisiejszy gość, leśnik, myśliwy, rolnik, pszczelarz, hobbysta. Obecnie jest zawodowo związany z gospodarką leśną. Jeden z czterech braci, dla którego wszystko, co robi, jest pasją i sposobem na życie. Moim waszym dzisiejszym gościem, Grzegorz Rachwał. Witajcie. Witamy w studio. Tradycyjnie tutaj nie powiem, co to jest, bo to jest na pewno. Yy, yy, no, nie możemy mówić, ale tutaj w podziękowaniu za służbę, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. W zamian podzielę się tym, co mam do powiedzenia. No i tymi jajkami. Tymi jajkami obiecanymi, jest... ale to dopiero jak przyjedziesz. No przyjadę. No to jak już jesteśmy przy jajkach, to znaczy, że jesteśmy przy rolnictwie. Co się stało z polskim rolnictwem? Bo ja pamiętam wieś taką, że tu był sąsiad, to był drugi sąsiad, to były kury, tam był koń, tu była krowa. Dzisiaj, jak jadę na tą wieś, to stoją tuje, jest wylany beton, ładna kostka, przystrzyżony trawnik. I jak ktoś tam gdzieś tam jeszcze ma kurę, to ten nowy sąsiad się skarży, że mu kogut pieje o 5 rano. No, mam też takiego dalekiego sąsiada, który się skarży na mojego koguta, bo zaczyna koncert o 5 rano, no ale trudno. To jest mój kogut. I u mnie na ziemi będzie robił to, do czego Pan Bóg go stworzył. Ale wracając do podstaw, no, dożyliśmy takich fajnych czasów, gdzie mieszkańcy wsi chcą żyć na siłę w mieście, a mieszkańcy miast chcieliby żyć jak na wsi. Taki paradoks. Tego do końca nie da się zrozumieć. Nowe czasy? Nowe czasy. I taka wieś, Tomku, jak wspomniałeś z czasów twojego dziadka, to już się nie wróci. Tego nie będzie. To możemy sobie tylko powspominać, pooglądać stare filmy, poczytać książki, wspomnienia. Żyjących czy tam nie żyjących dziadków, których, yy, których mieliśmy, ale żeby tak całkiem depresyjnie to nie wypadło, możemy tego temu e temu trendowi elementarnie przeciwdziałać. Czyli możemy jak najbardziej spróbować żyć po swojemu z tymi kurami, kogutami, kronikami. Być... Yy, Jak, Jak zacząć, tak? Powiedziałeś o samowystarczalności. Bo to powiedz, bo za, zanim przejdziemy dalej, dalej. Nie? to może się chwali, ile tych y, ziemi tam masz, co tam u siebie masz i od kiedy tak gospodarzysz. Ze mną stały się dziwne rzeczy. W życiu bym nie pomyślał, że, że będę y, takim człowiekiem jak teraz i będę robił takie rzeczy, y, jakie robię. Jak to się mówi pod pługiem, mam teraz 5,5 hektara. Pod pługiem. Pod pługiem. Czyli u, tyle, ziemi, y, tyle ziemi uprawiam. Nie cała ta ziemia jest y, własnością moją, i mojej żony. Dzierżawisz? Dzierżawa to jest du duże słowo, bo yy, we wsi, w której mieszkamy, ludzie pytają się, czy bym nie wziął ziemi do uprawy. Tylko na jednej prostej zasadzie. Ja w cudzysłowie będę takim białym urzynem, będę tą ziemię uprawiał, oni będą brać dopłaty. Tak, tak, działa. Działa. tak to działa. No. Więc jeżeli chodzi o jakiejś wielkiej opłacalności tego całego zajęcia, to nie może tutaj być mowy. Ale jeżeli trafi się taka działka, która sąsiaduje z moją, to, to, to ją biorę i sukcesywnie się to powiększa. Na gębę umawiając się z tymi ludźmi, że jakby chcieli sprzedać to, 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 to bardzo chętnie. A co uprawiasz? W ogóle. Przeszedłem w tym od dwóch czy trzech lat na, na tak zwaną starą trójpolówkę, więc jedna trzecia mojej ziemi odpoczywa. No tak, na nawozy są drogie, a poza tym zapach zoranej ziemi to jest yy, czysta magia, więc moja trójpolówka polega na tym, że sieje owiec i pszenicę dla swoich zwierząt, a jedna trzecia y, y, ziemi odpoczywa i jest, y, jest zasiewana y, ro, roślinami, które mają tę ziemię ulepszyć, poprawić jej strukturę, zasobność w y, wodę, poprawić tego typu historię. I tam wtedy jeszcze idzie wapno i tak sobie ta ziemia rok odpoczywa, a później idzie na to pszenica, później idzie owiec i tak się kółko zamyka. A do tego jeszcze warzywnik, bo to musi być. No właśnie, co tam jest? Da się w ogóle wyhodować jeszcze? Naturalnie, że się da. Te warzywa? No to naturalnie. Gorzej jest z przechowywaniem, ale wyhodować się da. Jak to mówi moja masz pani. Masz czas na to, czy masz ludzi? Nie, ja mam od tego jeszcze ludzi. No. No, moja aktualna pani żona to sadzi, jest... uprawia, motyczy, bo środków ochrony roślin nie stosuje się praktycznie wcale, bo przecież nie o to, to w tym wszystkim chodzi, żeby chemiczne rzeczy później do gara wkładać, tak? Oczywiście byłoby dużo prościej, tak? Ale dzięki temu nie musi, nie wiem jak się to teraz w Nowomowie nazywa, tak dziewczyny chodzą z tymi kijkami, prawda? Nording no, Walking to się nazywa. To można to równie dobrze zamieścić, zamienić na motykę. Efekt, jeżeli chodzi o tę żyznę fizyczną, będzie tak samo, a, przy, a przy, do tego można coś ciekawego i pożytecznego. No, zrobić. ciekawe to, co mówisz, bo ja zawsze, jak tam coś robię u siebie w lesie, a robię często. To się tak zastanawiam właśnie, bo jest ta moda na ten crossfit, na to wszystko, mm -hmm. i oni tam przepychają te sanki. Jakby tych wszystkich ludzi wziąć i takie zorganizować zajęcia właśnie w polu, w lesie, nie? ile, by to, ile energii idzie? Ale powiem ci, że covid I może, pokazał nie, bardzo fajny trend. Ja mam bardzo dużo znajomych po dużych miastach, co nie? I jak był covid, yy, rząd tam pozamykał wszystko, że nie mogli sobie gdzieś chodzić. Człowieku, to ja bym tymi ludźmi hektar, hektar pola cebulą obsadził, no. ręcznie. No. Tylko dzwoni, czy mogę do Ciebie przyjechać, czy mogę do Ciebie przyjechać, czy mogę do Przyjeźdź, jest wiosna, mamy dużo rzeczy do zrobienia. No. A powiedz mi, ty jesteś, na ile jesteś samowystarczalny? Jeżeli chodzi o... O, o żywność, o, ży o, żywność 100%. o energię, o, o wodę. Czyli wszystko swoje. Yy, to nie jest tak, jeszcze tak do końca nie zdziwaczałem, żeby nie chodzić do sklepu i niektórych rzeczy nie kupować, ale... Takie rzeczy jak herbata, kawa. Chciałem wymienić rzeczy, których nie kupuję. O, kawy nie kupujesz? Nie, herbaty. No. Herbaty masz swoją? No przecież jak się żyje na pogórzu roślin, z których można robić herbatę, jest multum. Na przykład jaka to jest roślina? A na przykład masz dziką różę. No to ileż można tą herbatę z dzikiej róży? A próbowałeś różi? kiedyś? Dawno temu. Tak, no, no spróbuj. Głuk do tego. Do, cały, do tego cały zestaw ziół. Na wiosnę najlepsza jest do zbioru yy, ten, no pokrzywka. Mistrzostwo Świata. No słyszysz sobie to raz do roku i pokrzywkę masz. I ma zbieram, no, pokrzywkę piję. To po, po co, prostu. To, to, to czego nie kupujesz w sklepie? Czego nie kupuję y, w sklepie? Jeżeli chodzi o mięsko, nie kupuję skle, y, mięska w sklepie. Chyba, że jest sytuacja podbramkowa. Mhm. Że na przykład nie mam zwierząt, które mógłbym w ten sposób spożytkować, a jeżeli. i łowiecko mi coś tam nie poszło. Aha, bo to jeszcze jeszcze. Myślę, no jeszcze do tego tym... y, łowiectwo, tak. Jeżeli jest takie. No... A ja lubię mięsko zjadać. W, Wbrew temu, jak wyglądam, potrafię sporo wrzucić do środka i no wtedy idę bez większych oporów. Tyle, że staram, staram się kupować mięso nieprzetworzone i sam robić. Jeżeli potrzebuję jakąś kiełbaskę, nie kiełbaskę, to staram się pojechać do typowo mięsnego sklepu, kupić mięsko i zrobić sobie samemu. Tak ograniczam możliwość. Czyli generalnie żywność, warzywa, mięso, nabiał? Nabiał kupuję kupujesz. Tak, bo nie mam czegoś takiego, nie mam takiego zwierzęcia. Nie masz swoich krówek. No, tak zwanej dyrektorki gospodarstwa nie mam. Wiesz dlaczego dyrektorskiego gospodarstwa? No dlaczego? Bo wtedy całe Twoje życie jest pod nią podporządkowane. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Trzeba dojść. No, trzeba dojść, trzeba tam chodzić, trzeba dać jeść. A nie ma kogoś, kto na wsi ma krowę jeszcze? Jedne, znam jednego takiego człowieka. I? I czasami coś od niego dostanę. Bo jak rozwiniemy temat samowystarczalności, to jest mhm. następna rzecz, o której trzeba pamiętać trzeba się kumplować z ludźmi podobnymi sobie. No, ten na uwaga. Bo samowystarczalność, jeżeli ktoś sobie wyobraża y, definicję samowystarczalności w ten sposób, że on y, ten człowiek, załóżmy, albo jego rodzina zamknie się w jakiejś bańce i wszystko będzie robić samemu, to się zaora. Nie, nie zadziała to w ogóle. O zaoraniu i przyszłych depresjach i to, to możemy sobie y, rozmawiać. Po prostu Pan Bóg nie równo podzielił talenty. Nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić. Nie każdy będzie ślusarzem, kowalem, cieślą, yy, rolnikiem, tak? Ale jak zbudujesz wokół siebie krąg znajomych, którzy w jakiejś tam materii, części swojego życia są samowystarczani, jak to wszystko dodasz do siebie, to nagle powstanie grupa ludzi, która jest nie do ruszenia. Czyli będzie przywrócimy barter towar za towar, usługa za usługę? No tak, bo. W... Nie wiem, czy w sensie prawnym barter jest y, definiowany jako przychód przez skarbówkę, ale w każdym bądź razie nie ma tu ruchu pieniężnego. No. To nie ma co opodatkować? No, nie wiem, powiem szczerze, że, że to jest. Y, jak mnie tutaj zaprosiłeś, zastanawiałem się od tym, na, na, nad tym, y, jak to zdefiniować, ale nie doczytałem tych przepisów prawnych. Być może dzięki temu będę spokojniejszy, bo ludzie, którzy tam czasami nie wiedzą, co robią, i im się uda, są spokojni. Jakby wiedzieli, co za to grozi, i dalej to robią, to są już chyba przestępcami. Ja działam nieświadomie. Jak u Ciebie z energią? Elektryczną. Załóżmy, czy każdą energię. Znaczy, czy energetycznie jesteś samowystarczalny? Nie, Masz nie. Masz dostęp do drewna? Palisz w chałupie drewnem, czy? E, mój dom żywem. może być zasilany trzema źródłami energii. W sensie, mówimy tutaj o energii y, cieplnej. Dawniej opalałem się drewnem. Leśnikiem jestem z wykształcenia. E, lubię to drewno, tylko że jak Rozwinałem się w swoich zajęciach, strasznie mi zaczęło brakować czasu po prostu na wszystko. Trzeba czasu, chęci, zdrowia. No różne są okoliczności, tak? I trzy lata temu zacząłem myśleć o wymianie kotła na drewno, bo drewno trzeba przywieźć, przygotować, wysuszyć, wysezonować, zawieźć do kotłowni, podkładać do tego pieca. Miałem taki taki kocioł, bardzo sprawny i on tam jest do dzisiaj, ale chciałem sobie coś kotłownie usprawnić i mój brat taki złota rączka jak potrzebuje porady to zawsze do niego dzwonię on mi wtedy zasugerował mówi tak bracie masz w tyle ziemi ciągnik chęci dwie ręce połączone z mózgiem no to biopaliwo no i yy, zamontowałem w kotłowni piec uwaga który zasilany jest owsem owsem, owsem. a słyszałem że palą owsem tak ja, ale jak to jedzenie spać na chleb można było owiec robić no, można Można jedzenie spalać. Nie wiem, czy słyszałeś, była kiedyś afera taka straszna. W sensie dosłownym spalano jedzenie. Jeden z europejskich krajów, należący do Unii Europejskiej, po bardzo tanich pieniądzach importował owiec z biednych Indii. I? I ci Hindusi głodowali. U nas w sensie fizycznym głodu nie ma, więc tak no merytorycznie, tak, mentalnie do... do tego bym nie podchodził. Słuchaj, wyobraź... Równie dobrze można by czynić zarzut leśnikom, dlaczego wycinają te drzewa i spadają, spalają je w piecu. Może to nie jest jedzenie, ale też żyje, tak? Ale to Plus tego było... wszystkiego jest no. taki, że zrobiłem sobie to sam. Wynająłem usługę lokalną yy, gościa, który mi to skosił. Było to na mojej ziemi, którą uprawiam i utrzymuję w dobrej kulturze rolnej. Popił z tego owsa, który zawiera praktycznie wszystkie pierwiastki potrzebne do odżywiania roślin, oprócz azotu, z powrotem jedzie na pole. Jak ja to mówię, słońce świeci, deszcz pada, mam ziemię, rośnie, chęci do pracy i potrzebuję 6 ton owsa, żeby opalić swój 170-metrowy domek. Jaki to jest koszt? O, to też jest ciekawe pytanie, co się podziało, bo w zeszłym roku miałem bardzo nieudany sezon. Po prostu była susza. A do tego... No, kolokwialnie rzecz biorąc, przed okresem e, koszenia tego owsa dostaliśmy jeszcze gradem, więc połowa owsa została w polu i musiałem dwie tony owsa dokupić. Był takiego kolega, mm -hmm. kolegi. Na no ile kosztuje tona owsa? W zeszłym roku 1200 zł w styczniu. To taniej? Bardzo dużo pieniędzy. Taniej Bo, niż węgiel czy nie? Już no taniej, taniej niż węgiel. Ale jest ciekawa rzecz, za, e, zaszła. Tak kolokwialnie rzecz biorąc, zawsze tona owsa kosztowała mniej więcej połowę ceny pszenicy. A w zeszłym roku owiec był droższy niż pszenica. Bo wszyscy palili. No bo jeżeli ktoś ma, miał piec na, na ekogroszek, mógł tam spalić owies. Trzeba było ze sterownikiem tylko trochę pokombinować, ale dał radę i w sensie energetycznym tonę węgla zastępujemy półtorą tonę owsa. To jest bardzo kaloryczne paliwo, które można wytworzyć lokalnie. W tym sensie jestem samowystarczalny energetycznie, jeżeli chodzi o ogrzanie. Ale... Mm -hmm. Nie skorzystałem z programu Czyste Powietrze z bardzo prostego powodu. Nie chciałem, żeby jakiś urzędnik plątał mi się po kotłowni, więc nie zrezygnowałem z kotła na drewno. Przechylam jedną wajchę, mogę się opalać drewnem. Do tego wybudowaliśmy z żoną piec. Taki zwykły, jak to jest kaflak, tylko że u mnie to jest wszystko zrobione z cegły. Tam mam kuchnię, piekarnik, piec chlebowy. W zimie nie zmazna, ani głodu nie będę, nawet jak nie będzie prądu. No, to Notabene moje centralne jeszcze, centralne ogrzewanie po staremu chodzi pod, pod tak zwanym własnym ciśnieniem. Więc jak delikatne, sobie będę tam palił kalorę będę będą mieć 50 stopni. Nie potrzebuję energii elektrycznej do zasilania domu. Ale jeżeli chodzi o energię elektryczną, to taka ciekawa historia. Kiedyś na podwórku miałem przedstawiciela. Bardzo upartego, chyba za cztery razy u mnie był, który chciał mi sprzedać fotowoltaikę. No i ja tak nigdy nie byłem do tego przekonany, ale w końcu myślę, no dobrze, jak mi dobrze zapłacą, to zgodzę się, żeby mi to zamontowali. No i wypaliłem tego gościa. Dobrze, to ile płacicie za tę elektrownię? Gość zdębiał. No ale jak to ile płacicie? No, wie pan, no przyjeżdża pan do mnie czwarty raz, pan masz do mnie interes. Chce mi pan zwiercić dach, montować te, te, te kafelki, to chyba coś za to będziecie płacić. Ten na to mi mówi, że nie, 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 ten tak nie działa. Ja jeszcze muszę wziąć jakiś kredyt i im za to zapłacić. Mówię, panie, to mi się nie dodaje. Chcecie ode mnie 18 tysięcy przy moim zużyciu energii, bo niedużo energii elektrycznej yy, zużywam. Tam średnio rachunek co dwa miesiące to jest tam 350 czy tam 360 zł Po tych cenach to do końca. Moich lat to wystarczy, tak? więc mi się to nie dodaje, co nie zmienia faktu. Jeżeli nie, my, przepisy nie byłyby takie strasznie restrykcyjne, jeżeli chodzi o cenę oddziaływania na środowisko, to u mnie w tym miejscu, gdzie mieszkam, na kominie albo na mojej działce już dawno wiatrak by stał. Ale w sensie jednostkowym nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Nie byłby to oczywiście wiatrak taki 50-60 metrowy, tylko jakiś wiatrak o pionowej osi obrotu, Słuchacze, którzy są zainteresowani tematem na pewno wiedzą, że sprawność tego, takiego wiatraka jest dosyć fajna. Są to małe konstrukcje, ciche, żadnych infradźwięków ponoć nie imitują, bezpieczne środowiska ptaków nie zabijają i można by było na przykład to do grzania ciepłej wody wykorzystać. Czyli finalnie się nie zdecydowałeś? Nie zdecydowałem się, bo nie spinało mi się to y, ekonomicznie. No ale mi na tego przedstawiciela, notabene ja bardzo takich ludzi szanuję, bo... To nie jest prosta praca wchodzić z interakcji z ludźmi. Jedni wyzywają cię od słów na kajha, inni cię ugoszczą herbatą, a taki rachwał będzie chciał od ciebie pieniądze. I nie jesteś na to przygotowany. A słyszałeś o czymś takim jak permakultura? No pewnie. To, jaka, jaki jest stan wiedzy na temat permakultury? I ja nie będę stosował tego rodzaju uprawy ziemi. Jest to dla mnie zbyt pierwotne i zbyt czasochłodne. To jest pewnego rodzaju układ zamknięty, urzeźnia, no, urzeźniania ziemi. Mhm. Słuchaj, jeżeli chodzi. Cały widz polega Ale na jest, tym. Wie, permakultura to nie tylko uprawianie ziemi. To nie, jest to cały wiesz, system. Ten dom, tak, wokół tak. domu, ogród. Słuchajcie, Ażynie. mamy XXI wiek. Każdy chce żyć na jakimś tam poziomie. Każdy z nas ma rodziny, dzieci, żony. I oczywiście, jeżeli komuś taki permakulturowy styl życia pasuje, to chwała mu za to. Chodzi tylko o to, żeby, żebyśmy permakultury wszędzie nie wprowadzili na siłę, bo nie wiem, czy, czy nie można odnieść takiego wrażenia, że mamy tak na siłę polskie rolnictwo spermakulturować, że za niedługo środków ochrony roślin praktycznie nie będzie żadnych. Na zawozów mineralnych nie będziemy stosować żadnych. Ekoschematy wymuszają takie rzeczy, że jeżeli ktoś się na to zdecydował, to zobaczymy, jaka będzie wiosna, ale może się okazać, że z burziarych nie posieje żadnych. Bo jak będziemy na to nie zaura ziemi, a w ekosystematach niektórych chodzi o to, żeby utrzymywać za strukturę ziemi przez całą zimę. No, zobaczymy. Pierwszy rok, w przyszłym roku będziemy wiedzieć więcej. To jest pewnego rodzaju styl życia i szanowania ziemi, bo trzeba o tym powiedzieć. Elementy pewna kultura ja w swoim gospodarstwie stosuje. Ja na przykład zbieram, nie wiem, jak prawodawstwo też na to mówi, nie tyle odpady, co część zielone roślin przywożę to wszystko do domu. Mam taki 12-metrowy kompostownik zrobiony. Czyli I... jeździsz po wsi i zbierasz tam No nie do znowy, końca, tylko sprawą? do niektórych znajomych. Mhm. No bo takie coś, co powiedziałeś, już by się mogło kwalifikować pod ustawę o odpadach, i wtedy to jest niefajnie. Czyli nie możemy sobie zbierać worków brązowych e, no nie. i zawieść sobie na działkę, żeby e, sobie zrobić kompostownik. Myślę, że to do pierwszego wyroku. I wtedy by się dopiero okazało, kto jest na prawie. Bo kiedyś, jak byłem pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, bo urzędnikiem rządowym regionalnego szczebla przez 7 lat też byłem, dojeżdżałem 55 km do pracy w jedną stronę takim fajnym busikiem. No miałem bardzo dużo czasu też na przemyślenia, i jak wchodziła właśnie ta ustawa o gospodarce odpadami, właśnie wykombinowałem sobie coś takiego, że w końcu ja mieszkam w takim, w takim miejscu i mógłbym podpisać umowę z, z gminą, tak, wystartować w tym całym przetargu, żeby te odpady bio, wszystkie zbierać, postowywać i, i po prostu produkować z tego nawóz. No nie do końca jest to takie proste. Ilość norm i paragrafów, jakie ma tutaj zastosowanie, łącznie na końcu z badaniem tego wszystkiego. Co tam powstało? Jakieś ustawa o odorach, tam ma ponad zastosowanie, jest dla zwykłego śmiertelnika nie do przejścia. Jak jesteś już dużym, to sobie poradzisz, ale jak jesteś małym, to nie wystartujesz. Dobrze, jeszcze parę słów o kwestii właśnie tych energii, bo trzeba sobie zdawać sprawę też z jednego: że nasze życie i doba ma ograniczony czas, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie ma co porywać się z motyką na słońce. Wszystkiego nie zrobimy. Jeżeli ktokolwiek chciałby spróbować prowadzić małe gospodarstwo, u mnie to już może nie na zasadzie hobbystycznej, bo, bo jednak przynajmniej potrzeby żywoniowe moje mojej rodziny są zapewnione, czasami się uda z kimś coś podzielić albo z kimś coś wymienić, to zacznie ludziom brakować czasu na robienie wszystkiego. Więc jeżeli kupujemy energię elektryczną, to ok. Ale ograniczajmy zapotrzebowanie na energię w innych, w innych kwestiach. I teraz tak. Tutaj można powiedzieć parę słów, jak można ograniczać zużycie energii. A nawet jeżeli chodzi o przechowywanie żywności. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, że dzisiaj wszystkie domy, które są budowane na wsi, żaden nie ma piwnicy. Po co? No, chyba, że ktoś ma być beczu a, a właśnie po to. No. Ale to wiesz, nasi, że się... dziad nasi dziadkowie, Tomasz. Nie robili, bo nie mieli na to czasu i, i sił nic, co nie było utylitarne, czyli potrzebne. Jakby piwnice im były nie do, do czegoś niepotrzebne, to by ich nie mieli. Bo taka konstrukcja jest. Ale to zacznijmy w ogóle na, na jaki, jak mieli ten kawałek pola, to na czym to ten dom stawiali, nie? No właśnie. Stawiali przede wszystkim dom w miejscach, który był nieprzydatny rolniczo do uprawy ziemi, czy tam wypasu zwierząt. Jak się pojeździ po pogórzu. To te domy właśnie stoją przy takich potokach, potoczyskach, na stromych skarpach. Dzisiaj kto by tam dom wybudował? Ale ich racjonalność polegała na tym, że jak ktoś miał równy kawałek pola, to nie postawił tam domu. Chyba, że nie miał już innej ziemi, wszystko było równe, no to okej, okay. tam zakładał siedlisko. I to się, te siedliska były właśnie tak zakładane. Najczęściej przecież na początek budowali stodoły. Stodoły stajnie tam, yy, gdzie hodowali zwierzęta. I przetrzymywali plony. Dopiero później budowali domy. Już mówimy o czymś nowoczesnym, no takim gdzie dom już nie był połączony ze stodołą. Tak wybudowany dom z tą piwnicą czy tą z ziemianką yy, z boku pozwala na przechowywanie żywności. Bo popatrzcie, wyprodukujecie sobie w trakcie sezonu jedzenia na cały rok. Jeżeli nie będziecie mogli go przechować, to albo go zmarnujecie, albo będziecie musieli go komuś oddać sposobów na naturalne przechowywanie żywności z multum. Najprostszym, na przykład, sposobem na przechowywanie ży żywności, jeżeli chodzi o zwierzęta, jest przechowywanie zwierząt w stanie żywym. No, ale tak, trzeba je zarejestrować. No. I z, tym, z tymi żywymi zwierzętami, z tego co ja wiem z doświadczenia, to po pierwsze trzeba mieć. Yy, trzeba zarejestrować. Zwierzę ma taki kolczyk, numerek. Yy, jeżeli chcesz tam yy, zrobić killing go. No to trzeba spełnić wymogi rozporządzenia ministra rolnictwa i o dziwo rozwoju wsi. No właśnie. No to ja z tego, co tutaj po wsi wiem, to oni wożą do takiej specjalistycznej uwonii, to jest odpłatnie robione tak. i czasami no i to mięso idzie na badanie. Mhm. Mówimy tak. o świniowatych na przykład. Nie? No i na przykład wyjdzie tak, że no coś tam znaleźli i nie dostaniesz już tej świni. Tak, i trzeba zapłacić jeszcze za utylizację. Nie, dziękuję. No dziękuję. Ekstra interes. Bardzo skuteczny sposób na wybicie człowiekowi z głowy, chęci radzenia sobie samemu. No, ale to, dlaczego tak się dzieje twoim zdaniem? Dlaczego tak chodzi? się dzieje? O co chodzi? W ogóle. Ja jak tam byłem już przed tym, żeby zarejestrować te swoje kozy i owce, i mi to też sąsiad wybił z głowy. No to jest trochę jak wiesz, masz zwierzaka i musisz mu prowadzić książkę serwisową tak. samochodowi. Dokładnie. Coś tak. mu się dzieje, wpisujesz i tak dalej. Mhm. To, kto ma na to czas? I to ja miałem tam garstkę, bo tam było dziewięć tych kopetnych. Nie tyle, co kto ma na to czas, Toma, Tomasz, tylko A to czemu trzeba... tak naprawdę to ma służyć? Bo to jest Masz. takie podejrzenie, jak gdybyś tym swoim zwierzętom na siłę chciał zrobić krzywdę, tak? Jakbyś chciał je męczyć, głodzić. No oczywiście takie jak jakieś patologiczne przypadki zdarzają się i media notabene to lubią i później jesteśmy tą miarą mierzeni, tak? Czemu ma to służyć? Tomasz, to ma służyć zabijaniu ludzkich pasji, żeby nam się nie chciało. Żeby nam się po prostu nie chciało rozpychać się w tym życiu łokciami. Żebyśmy to wszystko zostawili. No i co, i wtedy tylko zostaje na półka w sklepie? Tak, z tego Wtedy przemysłu? nam zostaje już tylko pasza. Można zauważyć ciekawą prawidłowość. Jeżeli uda mi się uszczelić dzika, tak, zrobię jakąś szyneczkę z tego, uwierz mi, że jakieś 3 czwarte moich znajomych nie będzie tego jadło. Dlaczego? Bo tam jest tylko mięso i sól. Nie smakuje im to. Jeden kiedyś mi powiedział, że to jest surowe mięso. Mówię, stary, jak to jest surowe mięso? Jak to się działo 7 godzin w wędzarni, na końcu było zimnym dymem e, e, dochodzone, a później w 83 stopniach było jeszcze parzone. Ale nie, 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 nie No żeby... ale jak tam masz w mięsie masz 100% mięsa i ktoś jest nieprzyzwyczajony do czegoś takiego, tak? Nie, nie ma jakichś, nie wiem, bodźców smakowych, które powodują u niego łaknienie, to organizm będzie mu to odrzucał. No, nie wiem o co tak naprawdę chodzi, nie jestem ekspertem w tej ale... dziedzinie, ale z obserwacji empirycznych wynika, że. Ludzi, którzy lubią ten, ten, ten smak jest bardzo mało, a jak już takich spotkamy, to też są cenni koledzy. No ale to nie uważasz, że trochę się ludzie po prostu nauczyli jedzenia tego spółki i nie tak, są taki Tak, bo ludzie z, natury, smaku naturalnych, rzeczy? Lu ludzie z natury są wygodni i leniwi. Jeżeli mają w portfelu parę złotych, za których im stać kupić kiełbasę za 15 złotych, to tak zrobią bo w sensie nominalnym ja jak robię dla siebie kiełbasy to ona nie kosztuje 15 zł. Surowce, które są do tego użyte, nie kosztują 15 zł. Mimo na przykład, że pochodzą, nie wiem, z dziczyzny, tak? Bo ceny dziczyzny różnie się tam kształtują, trzeba za to zapłacić później włożyć w to bardzo dużo pracy. Załóżmy, policzymy tylko godzinę pracy po 30 zł. Jak to wszystko dodamy, to w warunkach domowych nie zrobisz kiełbasy za 15 zł. Ale nie dlatego to robimy. A kurczaka za 7,50? Zrobisz W warunkach domowych? Ale co ja mam mu zrobić za 7,50? No odchować go, nie? I później siąść taki, żeby był ładny, ten taki kurczak, na płucę. Ten kurczak biały, który a żyje... łódka z kurczaka. Który żyje, podajże, 34 albo 35 dni, tak? No. Nie no, nie a co, zrobi czegoś takiego. To jest niesmaczny? Myślisz, że jest zdrowy? Jest a smaczny, a zdrowy to są dwie różne rzeczy. Smaczny jest naprawdę, jest delikatny, piękny, rozpuszcza, tak, się. rozpuszcza się, jak no. się trochę przyprawy tej hinduskiej... Nie trzeba, do... nie, nie trzeba gryźć. Nie trzeba gryźć, dokładnie, no. dokładnie. No. Troszkę ryżu, prawda? I jak teraz reklamy mówią, 10 minut gotowy obiad. No. Gdzie celebracja tego wszystkiego? Na nie ma co? czegoś takiego. A kto będzie robił? Trzeba szybko tam oglądać. Dlatego, dla dlatego ludzie, którzy zajmują się takimi rzeczami, a mam takich znajomych paru, jeszcze nie uchodzimy na wsi za dziwaków, ale niedużo do takiego postrzegania brakuje. Wróćmy na chwilę do tej permakultury, bo mam tu jeden wątek taki związany z wodą. Nie? Mi się to, co tam właśnie wyczytałem w tej permakulturze, że oni cały czas starają się stworzyć taki dom, gdzie, gdzie wiesz, pozyskujesz wodę z deszczówki, mhm. masz tą swoją wodę i też odzyskujesz tak zwaną szarą wodę. Nie? Bo tak, to też mi dało do myślenia, że jak. Nie wiem, za 30, mamy kryzys z wodą generalnie, nie? że idzie susze i tak dalej. Albo patrzysz na taką Afrykę, gdzie ludzie no, można powiedzieć zabijają się o wodę. Nie? A u nas my no idziesz do toalety i ty w spuszce masz wodę w zasadzie pitną. Nie? Mhm. Jak za 30-40 lat wiesz, naszym dzieciom się będzie mówić albo będą wiedzieć, że, że my spłukiwaliśmy nasze odchody czystą wodą pitną, to trochę jest takie słabe nie? pod kątem y, ekologii. Nie uważasz, że warto było, na przykład, zrobić taki z zamkniętym, yy, takim obiegiem, żeby odzyskiwać tą szarą wodę, na przykład z pralki, to jest do... z prysznica, z kibelka, z umywalki? Ale to jest do zrobienia. No jest. No to, jest, bardzo, jest to jest bardzo proste. To jest łatwe do zrobienia. To jest bardzo łatwe do zrobienia. No. Tylko administracyjnie też jest kiepsko. No właśnie. Próbowałem coś takiego zrobić. No i. Czemu? Co znowu z no tą i... administracją? To ja widzę, że ty jesteś bardzo takie. jesteś taki... cięty na niektóre. Nie, ale na, na, na ogóle jesteś takie, to nie można dziko zrobić? Tak jak nasz ten dziadek zrobił? Żeby po prostu ehm... zrobił i tyle? No, można. No. Tak samo z tymi zwierzakami. No, ja na przykład e, nie decydowałem się na rejestrację. Ja wiem, że to. Ja, czy już teraz już mogę o tym mówić, bo już nie mam. O tych zwierzakach zwierzaków. jeszcze pogadamy. Zajmijmy no. się e, ten, e, tym, żeby nam woda z działki nie uciekła, nie? No. Dzisiejsza technologia, jeżeli chodzi o oczyszczanie takich ścieków, e, no ścieków. No dobra, w sensie biologicznym to tam są ekstrementy i woda, co nie? Czyli teoretycznie można by było robić jak w Japonii. Bo dawniej w Japonii ci rolnicy ryżowych jechali sobie do miast, zabierali te ekstrementy, siali to na polu, rozwalali na polu i na tym sadzili ryż i miasto miało ryż. No, Mówimy o tym, mobilu. A u nas że po imieniu, po prostu jeździli po to jeszcze. Tak, po to już... gówno. Ta. No i u nas da się zrobić tak samo. Technologie na to pozwalają. Tylko jak ja próbowałem się do tego przemierzyć, bo ja u siebie mam szambo bezodpływowe na razie, tak? Chciałem ten cały system przerobić, bo chcę sobie w końcu wyremontować podwórko na przydomową oczyszczalnię ścieków, tak? To nie jest, jeżeli chodzi o koszty, to nie są duże koszta już dzisiaj, co nie? Ale badania geologiczne, pozwolenia wodnoprawne na takiej dużej działce, gdzie ta cała instalacja zamyka się u mnie, u mnie na działce, dwukrotnie przewyższają koszt wybudowania tego i zarzuciłem to. Czekam na kanalizację, która ma być ponoć w tym roku. I ta cała szara woda popłynie do przemysłowej oczyszczalni. A z przemysłowej oczyszczalni gdzie? No, ile tam będzie? 9 km ode mnie. No, ale z oczyszczalni idzie do rzeki jakiejś? Czy gdzie? Tak, do Wisłoki pójdzie. Hmm. Mądrze, nie? No, elegancko. Więc cała woda, ale żeby nie być tego tak osłowny w tym, że moja woda nigdzie nie ucieka, moje wszystkie rynny są spięte do takiego nieudanego oczka wodnego u mnie i nie odpływa mi z działki. Ani kropelka wody z mojego dachu. Jakąś dachów. działkę równą czy pochyłą? No, jak na warunki pogórzowe to w miarę równą. Masz jakieś takie porobione roweczki, żeby tą wodę jeszcze wyłapywać? Roweczki żadnych nie potrzebuję. Wystarczy dobrze ziemię zaorać. Jak dobrze to wszystkie skiby poodkładasz, ten to będzie fajnie płynąć. A na samym dole właśnie jest to moje oczko 33-metrowe, bo w tamtych czasach, kiedy trzeba było zgłaszać to wszystko do urzędów, to maksymalna powierzchnia oczka wodnego mogła być 33 metry. No, Więc moje ty... ma 33 metry. A czytałeś o tej rewolucji? Rewolucja z słomy, czy coś takiego? Taki Japończyk był, który stwierdził, żeby nie orać ziemi, tylko warstwować. Nie? Słyszałeś o tym? Że... Nie. Żeby miał wtedy, jak gdyby, odsapnąć. No jest gdzieś tam, w warunkach, W warunkach europejskich. No można by tak, no tak się czarnoziemie na pewno no tworzyły właśnie, wszystkie, nie? No. Przez te setki czy tam dziesiątki tysięcy lat. Ale jeżeli chodzi o warunki polskie, wo przetrzymywanie wody w ziemi, w warunkach permanentnej suszy, jest podstawą tego, żeby się cokolwiek udało. Dlatego polskie rolnictwo się zmienia. W którą stronę? W którą stronę. Przychodzą ludzie na uprawę bezorkową, sieją nasiona w striptilu. Jest taka technologia, no, na przykład kukurydzę się tak teraz bardzo często sieje. Czy już nie, nie, or, nie orzą. Nie, nie, nie orzą i yy, roślinami utrzymują odpowiednią strukturę gleby też. nie? Albo bezorkowo, to znaczy, że nie odkładasz skiby, ale są różnego rodzaju grubery, etc. etc. Ale o co chodzi z tym striptylem, żeby tak się z chwastami też bardzo fajnie walczy. Siejesz na jesieni żyto. Mm. Tam wszelkie nawożenia, jakie chcesz robić sobie na jesieni, siejesz żyto. Kukurydzę w warunkach polskich siejemy na przełomie kwietnia lub maja, albo maju, w maju, tak? I łamiesz to żyto, poświęcasz uprawę żyta, łamiesz to żyto i w to połamane żyto siejesz kukurydzę. Ono przykrywa całą powierzchnię, chwasty. One prędzej czy później się pojawią, ale już kukurydza będzie na tyle duża, że poradzi sobie z chwastami. I jak jest dobry rok, to bez środków ochrony roślin. Da się, i ziemia nie, nie, nie ulega wodnej ani nie ulega wiecznej. No a powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że ta, jak jest już ten rolnik na wsi, nie? to już nie jest taki rolnik, właśnie z, tam, sprzed 20 lat, tylko to jest taki y, producent żywności przemysłowej. Nie? I tacy ludzie są bardzo cenni, że i w tych uwarunkowaniach jeszcze im się chce. Niedalej jak dwa dni temu czytałem o tym, że będzie problem w Polsce ze sprzedażą rzepaku, tak? Goście produkują pod chmurką. Są uzależnieni od warunków atmosferycznych, od stanu pogody, wody, od bardzo wielu zmiennych czynników, tak. A nadal to robią. To nie są kryzusi. Komuś się wydaje, że, że gość tam jeździ, nie wiem, ciągnikiem za milion złotych, tak? Bo potrzebuje 360 koni. W zdecydowanej większości to jest wszystko w kredycie. Po prostu oni zakładają, że dadzą radę z roku na rok rolować swoje szczęście. Najczęściej im się to udaje, bo, bo wiesz, jeszcze jakiś tam system dopłat istnieje i wiedzą, że raz do roku jakiś pewny pieniążek będzie, tak? Ale nie są pewni niczego. Nie, nie, nie są w stanie założyć żadnych kosztów produkcji. Od zeszły rok to doskonale pokazał, jeżeli chodzi o ceny nawozów, tak? Jeżeli ktoś ku, kupił nawozy azotowe w grudniu, a teraz to jest w plecy ponad 100%. To jest strasznie dużo. Taki mały rolnik jak ja, ja azotu używam tyle, ile używam. No, bo w tym roku wysiałem, nie wiem, może ze 150 kilo. To jest wszystko. Bo jak mam tą trójpolówkę, tak, to tam sobie jakieś łubiny, bobiki, takie inne rzeczy powsiewam i tyle azotu, ile mi jest pod owiec potrzebne, wystarczy. Tej roślinie akurat, bo to jest bardzo mało wymagająca roślina. Z innych nawozów to tam dokupię sobie trochę wapna i to jest po wszystkim. Ale jeżeli ktoś jest, jak powiedziałeś, producentem żywności, to jest bardzo cenne. Ci ludzie są bardzo cenni dla gospodarki. No bo zapomnieliśmy już o czymś takim, co jest głód, tak? Wystarczy, że nie będzie plonów, i w Biedronce nie będzie czego kupować. No, ale to mnie myślisz, że no, nie wiem, to idzie w kierunku taką, żeby wszystko, tą całą drobnicę. Tak, to idzie w tym kierunku, żeby taką całą drobnicę spasjonowaną wykończyć. 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 I żeby byli tylko po prostu grubi producenci. Czy znaczy, wykończyć, produceni? czy nie wykończyć. Bo yy, yy, ludzie to są bardzo ciekawe zwierzęta. Jak jest dobrze, to nie pamiętają czasów, kiedy było źle, a jak jest źle, to tęsknią za tym, jak było dobrze i że mogli zrobić tak, żeby nie było źle. No, ja jestem y, życiowym pesymistą. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest definicja pesymisty. Pesymista to jest dobrze poinformowany optymista. Więc y, ja całe życie, y, moja żona ma o to do mnie dużo pretensji, staram się szykować na czasy złe. Jesteś prepersem. Nie, nie jestem prepersem. Jak to? Nie, no to jest Jesteś takie słowo, które mi się nie podoba. Jestem bardzo, w bardzo wielu aspektach swojego życia przygotowany. Żarcia, Dlaczego ci się nie żarcia, to słowo? Bo tak powinni żyć ludzie na wsi. Jeszcze 20 lat temu nie było słowa prepers. Byli zwykli rolnicy, którzy produkowali żywność dla siebie i dla ludzi, którzy nie mają ziemi. I za to dostawali mniejsze lub większe pieniążki. Żyli biedniej lub bardziej zamożnie, ale ciekawa rzecz. Może byli szczęśliwi. Jeżeli byli szczęśliwi, to nic komu do tego, jak oni żyli. Koniec, to jest ich życie, tak samo jak to, to jest moje. Ale no, wybiłeś mnie teraz z wątku, nie wiedziałem, o czym rozmawiali. No o tym przygotowaniu, o rolnikach, o prepersach. Aha, o tych prepersach. Że jesteś Dzisiaj po, jakby, optymistą. No, jestem pesymistą, pesymistą dobrze poinformowanym optymistą. Tak. Dzisiaj, jakby się świat skończył, ja się zamykam na swojej, ma, w swojej małej pakamerce. Opału i żywności mam na dwa lata. I a tutaj jak, też pojawia się zagrożenie. Jak Wokół przy... mnie jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mają nic. No właśnie. No. To szabrownicy. Tak. I co wtedy? Dzwonimy no, do tomka. Do dzwonimy, dzwonimy do tomka. Jeszcze jest coś takiego jak modlitwa, bo nie wiadomo, czy modlitwa pomaga, ale na pewno nie szkodzi. No, no a co w przypadku myśleć o tym, jak nie wiem, ruskie wejdą, to co wtedy? Ruskie na razie są daleko. Ewakuacja? Placak ewakuacyjny jest cały czas gotowy. Pamiętajcie, do placaka ewakuacyjnego nie wkładajcie dużych nominałów i nie w polskiej walucie. To w jakiej? W takiej, hmm. która być może będzie coś warta. jesteś PPS-em. Nawet o tym nie wiesz. Pamiętajcie, karton cygarów musi być. No, litr bimbru, ale nie w litrowej butelce na litość boską. Tak, żeby majątek był podzielny. No ale to jest proste, no, jak będziesz miał dwie stówy, będziesz potrzebował kupić bochenek chleba, kto będzie na musie? No ty, ty masz kawałek papierka, a gość ma bochenę chleba. I bochenek chleba będzie kosztował 20 zł, a ty masz wręcz dwie stówy. To gość ci powie, że go sprzeda za dwie stówy. No proste. No to Grześek, no musisz kurczę zrobić, yy, nie wiem, plecak Grześka. Taką może książkę byś napisał? Jaką książkę? No właśnie o tym, żeby być gotowym. Pesymista, dobrze poinformowany. o optymista. Optymista, tak. No, pomyśl o tym. Dobrze, to zr zrobię inaczej. Najpierw się nagram, bo, bo jestem życiowym gadułom, a później spróbujemy to zanotować. Yy, dobra, to był ten yy, plecak ucieczkowy. No i wróćmy do, do, do jeszcze tych ludzi, których jest bardzo dużo. I tutaj jest bardzo duże zagrożenie, jeżeli chodzi yy, o, o ludzi, którym na wsi się cokolwiek chce robić. Nie chce się ludziom na wsiach już robić. Bardzo właśnie dużej części mieszkańców współczesnej wsi nie chce się robić nic, bo Pewnie przyjadą marchewki, jak to się mówi unijne, albo jabłka, albo jak nie przyjadą, to się zgłosi pretensje do sołtysa i wtedy będę musieli, musiały przyjechać. I najbardziej właśnie się, jeżeli chodzi o takie zagrożenie, od którego zaczęłeś od ruskich, tak, najbardziej obawiam się tych, którzy są najbliżej. Szabrowników. Mhm. Nie ma takiej rzeczy, których człowiek nie zrobiłby z głodu lub z bólu. Ja wiem, że ten cytat pochodzący z pewnej książki był w innych okolicznościach wygłoszony i zanotowany w miejscu strasznym, ale tak to po prostu działa. Nie ma takiej rzeczy. Jakbyś miał poradzić takim ludziom, którzy się tam wybierają na wieś, to znaczy wiesz, marzą o tym, żeby zakupić jakiś kawałek ziemi i zacząć właśnie bawić się w rolnika, to jaka była twoja rada taka pierwsza, podstawowa? Żeby sobie siedli. I mocno się zastanowili. Nie, i swoich myśli nie kierowali w stronę tego, żeby nie chcieli takich rzeczy robić, tylko pomyśleli o zasobach, jakich będą dysponować startowo. Bo jeżeli ktoś będzie chciał mieszkać na wsi, mieć domek i 20 arów ziemi, to nie łudźmy się. Dwa kabaczki, cztery pomidory, jedno drzewo owocowe i pies. To będzie wszystko, co będziecie w stanie tam zrobić. Jeżeli będziecie w stanie posiadać. Troszkę więcej ziemi, załóżmy 2, 2,5 hektara. Być może z tej ziemi nie wyprodukujecie sobie takiego jak ja, opału. Ale na pewno będziecie żywieniowo samowystarczalni, jeżeli dobrze zorganizujecie system. Mało tego. Na pewno się na tym nie dorobicie i cały czas będziecie do tego dokładać. Ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o dobre samopoczucie, jak to Mój święty Pamięci tatuś mówi. Chodzi o to, że jak rano otwierasz oczy, żebyś miał pozostawać, tak? Piąta, 15. Tak, czyli jak mówiłeś na krowę, dyrektorka? Dyrektorka, tak. No dyrekt no, z 2,5 he hektara na dyrektorkę to też trochę mało. No. A kuń? E, kuń? Konie mechaniczne już dzisiaj, no, chyba że konie rekreacyjne. 2,5 hektara na... na... Ja, ja, słuchaj, ja ostatnio biegłem na halę łaboską, to jest no. Beskid tam Sądecki, I ściągali jeszcze drzewo z lasu. Tak, z są jeszcze te wozacy. No. Mhm. Chodziły te konie. Chodziły. Bo nie da rady tam wjechać takim traktorkiem. Wszystkim się strom. da, to masz wjechać, ale. To... Ale tam było stromo dosyć. Nie? Kolejki linowe sobie poradzą ze wszystkim. Mamy 21 wiek na Marsa, się wybieramy, nie ściągniemy drewna z lasu, no na litość boską. Tak to nie działa. I co bym jeszcze takim ludziom poradził, wracając do, 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 do podstaw? Żeby się zastanowili, co potrafią robić. Bo jak to śpiewał Ryszard, Ryszard, lider, marzeniami żyłem jak król, tak? A później przychodzi, jak to mówił nasz były premier, szara, ligowa rzeczywistość. No i jak się zderzą z czymś takim, to będzie może frustracji i wzajemnych pretensji, jeżeli mam do czynienia, załóżmy, z małżeństwem. Ale jeżeli na przykład pochodzą już ze wsi, mają z takimi rzeczami do czynienia, to ich przemyślenia będą bardzo krótkie, bo oni po prostu tak naprawdę podjęli decyzję, że chcą wrócić tam, skąd wyszli. I tak było w moim przypadku. Mieszkałem 7 lat w Krakowie. Studia skończyłem w 2005 roku w Krakowie. Później mieszkałem trochę na Pomorzu Zachodnim z moją przyszłą małżonką. A później wróciliśmy na Podkarpacie, mimo, że moja mama mówiła, nie wracajcie tu. Bo jeżeli chodzi o poziom życia i zarobków w latach 2007-2008 na Pomorze, to, to, to była przepaść między Podkarpaciem a Zachodnim Pomorskim. No a jednak wróciliśmy. Jakoś pogórzanin zawsze, jak ma płasko, to, to się źle czuję. Ja mam podobnie. No, po jak prostu. jadę, tam gdzieś na te Mazury... U siebie się... w lesie się nie zgubię, a tam oddziałówka Ta. za oddziałówką, wszystko kwadratowe. Ta. I płasko. Uh -huh. No to powiedz mi, bo tutaj jest pytanie, jak radzić sobie w morzu przepisów Unii Europejskiej i polskich, by żyć lokalnie i ze swoich produktów rolnych? Można zastosować metodę, którą ja stosuję. Po prostu większość przepisów nie czytam. Albo robić to po prostu cicho, ciemnie. To jest też sposób, ale na partyzantkę to jest jeszcze za wcześnie. Jeszcze tak źle z nami nie jest. Chyba, że te kury rzeczywiście będziemy wszystkie rejestrować, to wtedy będzie cyrk na wsi. No właśnie, na jakim etapie jesteśmy z rejestrowaniem kur? Ponoć mamy obowiązek. No, i, no mówię poważnie. Ale, ale, tam... to, ale jak mam tą kurę oznakować, przepraszam bardzo? No to przecież to jest ptak, można ją zaobrączkować. Nie wiem, no to już chyba lekarze powiatowi weterynarii będą. No tak jak do... było z tymi kolczykami gdzieś tam na Podchalu, że te barany to miały już po 30 lat. Tak by wychodziło z no kwitów. To, to by, Być może wiesz. Bo tam tylko to, bo to, bo na, na wpływ... No do... się tylko przepinał. Nie, bo było inaczej. Po prostu dobrostan tych zwierząt wynikał z wysokości nad poziom morza, one dłużej żyły. I one żyły, tak. Tak, tak po prostu, 30 tak. Lat, no. no a wracając tutaj. Y... Ja coraz bardziej dochodzę do bardzo przykrego wniosku, że dawniej, jeżeli mówimy tu o czasach okupacji niemieckiej, mój dziadek hodował świnie w potoku. Bo inaczej nie miałby po prostu co jeść. I wtedy za coś takiego grozi, groziła dosłowna kula w łeb. Za hodowlę świni, tak? No tak, bo mogłeś sobie to wszystko hodować, no bo to było nielegalne, tak? Bo hodowałeś taką świnię, ale musiałeś tam oddać okupantowi trochę, a jak było to wszystko nielegalne, to co? Nie oddawałeś nic. Aha. I tak jak dzisiaj. I coraz bardziej dochodzę do wniosku, że metody tylko. W... To następuje proces tak jakby samookupacji, tak? Bo ten naród zaczyna się samookupować i jak będziesz chciał to rozwinąć, to myśl na, tym, na czym to polega. Zmieniono przysłowiową kulę web na bardzo skuteczną karę, która umożliwia jeszcze z wszelkiej maści złośliwcom wyżycie się na tobie, czyli na kary administracyjne pieniężne. Te kary są różne, są mandaty 500, zł, 5000, tak najczęściej są nakładane przez służby sanitarne, czy tam urzędy gmin, przez policję jak mieliśmy obowiązek yy, nie wypuszczać kur z kurników, to policja przecież dawała mandaty, jak była ponoć ptasia grypa i ponoć masowo ptaki ginęły. Jak ktoś wypuścił kury z kurnika, żeby sobie po słoneczku pofruwały to mógł dostać mandat. No. No były takie czasy i to nie tak dawno temu. i Jest to bardzo skuteczna metoda właśnie zniechęcająca, bo tak jak dla mnie, ja pracuję zarobkowo poza domem, moja pani żona nie pracuje zarobkowo po, poza domem, zajmuje się te, też tym wszystkim i ja jakbym dostał na przykład 5 tysięcy złotych kary administracyjnej za jakieś tam uchybienie, to jest dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Moje gospodarstwo nie generuje takiego, przychodu, takiego dochodu, żebym ja mógł to zapłacić, więc musiałbym to pokryć ze swojej pracy zarobkowej poza domem, tak? A to już jest realna strata dla mojej rodziny. I dlaczego mówię, że jest to bardzo yy, przykre i w, w, tak naprawdę na takiej wsi wyzwala takie, tak, takie niefajne podstawowe instynkty u ludzi, którzy nic nie mają, bo uruchamia Taką ludzką cechę która nazywa się zawiść nie zazdrość tylko zawiść bo zazdrość można by było powiedzieć jest motywująca do działania tak będziemy konkurować ze sobą ja tak zrobię ty tak zrobisz zobaczymy jakie będzie efekty tak a zawiść yy, taka zaślepiająca, ja cię kurwa zajebie. Wszelkimi dostępnymi metodami, w tym administracyjnymi. Stąd mamy tyle donosów, niedonosów. Ja tu nie mówię o historiach, że ktoś tam, nie wiem, komuś drewno ukradł czy takie, takie rzeczy. Tylko ktoś posiada niezarejestrowaną kozę i za to jest kara. No Na litość boską posiadanie kozy na wsi powinno być czymś normalnym, a nie w pewien sposób administracyjnie reglamentowanym. A słuchaj, bo mówiłeś o tym lwie. A to przed programem? Tak. Lwów tak. jeszcze nie mam. Albo jak to, jak to, jak to było? Jak bo... to, towarzysz Bierut pojechał do towarzysza Stalina i upomnieć się o lwów, tak? No. Ale o tej kozie, no bo jak już tak mówimy, to trochę naśmieszne, to może by ten faktycznie cyrk za, założyć i wtedy tą gozę można mieć. A tak jak z tym lwem Simbą pod tak, Rzeszowem, tak? tak? Nie wiem, czy słuchacze kojarzą coś takiego, rozmawialiśmy właśnie o, o, o przypadku, to chyba było 10 lat temu, jak jeden, jeden z panów pod Rzeszowem posiadał sobie lwa, tak? No i urzędnicy na podstawie przepisów chcieli tego pana pozbawić władztwa nad tym lwem. No i pan poczytał przepisy, czy tam miał dobrego prawnika i wziął, założył cyrk, ponieważ cyrk może posiadać lwy. Ale nigdzie nie jest napisane, co ten cyrk ma robić, więc zgłosił się do urzędu gminy, zarejestrował działalność gospodarczą pod nazwą cyrk i, uratował i posiada Siby. sobie tego, te, tego lwa. No, ten Simba, tam miałem być okazje koło domu tego, tego pana, ten Simba, ten Simba ma tam chyba lepiej niż nie jednym zoo. On nawet telewizję z tym panem ponoć ogląda. No jak sobie go tak ułożył, ładnie uh -huh. to co? Ludzie, to mają, myśli, ludzie mają różne fantazje. myślę myślisz, że co, dojdziemy do takiego kuriozum, że będziemy musieli po prostu takie rzeczy robić, jak będziemy musieli mieć kozę w domu? Albo tak, owce? tak. Albo I to krowy? już bardzo niedużo brakuje. A kury też? Też. Pszczoły. Dobra, to ja o, 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 o jest bardzo ciekawa historia. Pszczoły to oczywiście się zaczęło jeszcze dziać. Też dziadki. trzeba rejestrować. Tak, oczywiście u leka, powiatowego lekarza terenie. mało tego, jak chcesz sprzedać miód, to nie jest takich obsił. Też trzeba wiem, się zarejestrować w rolniczym handlu detalicznym. Wiem, bo ja nawet miałem tam lekkie zwarcie, ponieważ akurat trafiłem, yy, żeby zarejestrować pszczoły, to trafiłem w momencie, kiedy rejestrowali pieski w tych wszystkich uchodźców z Ukrainy. Mhm. I panie mnie potraktowały jak po prostu intruda. Więc się trochę zgrzałem, no i poszedłem do pana dyrektora. Trochę się uniosłem. I nagle coś, co miało trwać dwa tygodnie, załatwiliśmy od ręki. Tak, bo to jest prosta decyzja i prosty wpis. Tak. I do jeszcze rejestrów. przelew przy, przy nich tak. zrobiłem przelew. Tam... 17 zł chyba? Tak. No. No. I tyle. no i pan dyrektor mówi, żeby zrozumieć, bo dziewczyny są przegrzane i tak dalej. No, no tak. No, bo Trze pieski trzeba wykazywać się czymś takim, co jest mi zupełnie obce, czyli empatią. No właśnie. Tak. Jak to mówił w Świętej Pamięci profesor o maciasze, który mnie gleboznastwa uczył, dlatego o glebach mam trochę pojęcia. Mówił, że gleba to grunt, a poza tym w życiu trzeba mieć mózg wysycony wapniem, a serce inkrustowane krzemionką. I wtedy będziesz spokojny. Dobra, ale wracamy do pszczół. Pszczoły u mnie się zaczęły bardzo dawno temu, bo z dziadkiem Henrykiem trochę się pracowało. Nienawidziłem tego szczerze. Dlaczego? No, dzieciakiem byłem. No, to zawsze no, tak jest. Zawsze tak jest, nie? Dziadek mówi, że trzeba tam z nim gdzieś pójść. Jak, no, jak było miliony różnych zajęć. No, ale później, nie wiem, z 10 czy 12 lat temu, yy, no to u nas w domu nigdy się cukru za dużo nie używało, tak? Zawsze był miód, no i zasoby pieniężne były takie, jakie były. No i u takiego też znajomego z mojej bajki, yy, Ryszarda, no tak trzy słoiczki miesięcznie, nie? Tyle schodziło. No ale to było tam, załóżmy, nie wiem, dużo pieniążków i trochę mi to zaczęło irytować, nie, bo tak Tyle tego schodzi. Wypaliłem kiedyś do, 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 do żony. Słuchaj, jak już mamy tyle dawać, no to to może pszczoły. To, Dobrze, ale będziesz koło tego chodzić te ale no pewnie. Ani raz nie było. Ani raz nie była. A mnie to tak wciągło. Nie dlatego, że w Ulu praktycznie przez cały rok są same dziewczyny. To nie, to nie ma żadnego związku z tym. Teraz mam pięć. Wiosna w tym roku jest nieciekawa, więc zobaczymy, co tam dalej będzie. i Niosą? Coś tam niosą, to powiem mnie, tak, nie głodują. A mnie też. Ale yy, doszedłem do, do 19 i to już było za dużo. To już było przy pracy zarobkowej, poza domem. Nie byłem w stanie tej całej gospodarki opanować tych pszczół. A czytałeś podręcznik Wandy Ostrowskiej? Nie. No to właśnie ona już tam napisała, że maksymalna ilość pni, jaką jesteś w stanie utrzymać tak hobbistycznie, ale wymagającej dużo czasu, to jest 80 uli. To już jest tak, to jest max. Nie wyobrażam sobie tego. No to Chyba, nie. żebym pracował tylko zarobkowo poza domem, tak, i załóżmy wracam o 15 i mam tylko pszczoły, Chyba to może to jest do ogarnięcia. Chyba w takim modelu. No. A jak ktoś na przykład sobie wymyśli, że będzie miał pszczoły na balkonie w mieszkaniu, to też musi zarejestrować te pszczoły? No, naturalnie. Wszystkie są, podlegają re rejestracji, ale pszczoły w mieszkaniu na balkonie to nie jest zbyt dobry pomysł. No, ale są na dachach. Są e na dachach, ale no. powiedziałeś na balkonie. No dach to jest Tak, inaczej będą tam pszczoły nalatywać, tak? A balkon to jest jednak balkon. Sąsiedztwo jest zbyt lepiej Lepiej wierze. mieć pszczoły na balkonie niż gołębie. A chyba, które, że to będzie które gołąb... Które ciągle tam ładują, to, to takie białe plamy robią. A, no, bo to jest... Nie wiem, czy wiesz, do niedawna był to gatunek chroniony. Tak. To był gołąb, miejs... gołąb skalny w odmianie miejskiej. Znaczy, jakbyś wiem, go... że za granicą mówią, no to latające szczury. Tak. do no, no, Dokładnie, ale jeszcze nie tak dawno temu, bodajże przed 2014 roku, jakbyś takiego gołębia na rynku w Krakowie przepłoszył umyślnie, to mógłbyś podlegać karze grzywny. Takie były przepisy w tym kraju. No to jak to, Grzesiek, wszystko obejść, bo to jest pytanie z komentarza, czy musimy mieć adwokata, czy może gmina pomoże? Nie. Żeby sobie, żeby, nie no, wiem, kupuję, jestem takim mieszczuszkiem, naoglądałem, po, mm -hmm. naoglądałem się tej permakultury, tego wszystkiego, jak tam ładnie tutaj sobie ogórek, tu okay. wychodzę, kawka, zbieram sobie troskawki, tu czereśnie, tu szara woda tam zakręca, podlewa to wszystko samo tu, ten, i na ja tylko chodzę, zbieram te plony. Jak, się, jak to wszystko tam zalegalizować, żeby to prawnie było? się Tam Pięknie. idę sobie do kurniczka, kogod pieje, przesuń się, hmm. wezmę Tak, tam. jeszcze takie ciepłe. Tak, Pięknie. do pszczółek. O, no. brakło cukru, to idź tam do pszczółek, weź tak. ten miodek, tak? Pięknie. Nie? No. A mleko jest bez laktozy? A mnie, no, i wegańskie mleko jeszcze. Hmm. Tak. I do tego będziemy hodować awokado. Pięknie. <laughs> no. Nie, naprawdę. Naprawdę pięknie. Wszystko... Aż nie wiem, co powiedzieć. Jak to wszystko zaregalizować? Yy, na szczęście jest tak, że ten cały proces postępuje. Jeżeli dzisiaj zaczniecie cokolwiek robić, to będziecie płacić podatek rolny, tego typu historie. A i kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego wchodzi w grę. Trzeba się pozgłaszać. Krus. Kr Kr Krus. Jesteś krusowcem? Tak. Yy, mo, ja nie, bo pracuję zarobkowo poza domem. A jesteś rolnikiem. Tak, ale. Je, yy, jesteś rolnikiem? Tak, nie? jestem rolnikiem. Z definicji spełniam warunki rolnictwa, ale ponad jest taki przepis, że jakbyście do krusu nie zgłosili, że pracujecie, i jesteście ubezpieczeni gdzie indziej, to wam się składki będą naliczać i trzeba będzie to zapłacić wstecz. No ale to Płacę. tak tylko słyszałem. Płacę no. składki wstecz, bo ja jestem krusowcy. To, Bo krus ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim jest tani. No, 150 no, na miesiąc. A nie na zasadzie owoc żywota twojego. Jezus. No. I... Jezus. Jezus, tak. To się wydnie. Y -y I ten. Wracając do tego, więc jak dzisiaj wystartujecie, nie będzie źle. Poradzicie sobie, bo y większość rzeczy, które będziecie robić, jeżeli chodzi o uprawę roślin, nie podlega rejestracji. No chyba, że będziecie maki siać albo konopie. No właśnie, co się stało z makiem? Czemu no. nie mam maku już na łące? Tak jak dawniej. Były łąki, no kiedyś, gdzie był no, pełno no, maku. No, maki czerwone są u mnie, zapraszam. Tak? No pewno, habry są. No, ja no, nie u siebie nic nie widzę. No, no bo to, jest, to są rośliny uważane za, za chwasty, tak? I środki ochrony roślin nie skutecznie tłumią. Mhm. Ale da się to utrzymać. Habry tak teraz ładnie kwitną. Ale ten. Yy, Wracając do tego, więc jeżeli chodzi o produkcję roś, roślinną, własne potrzeby, naprawdę wiele rzeczy nie musicie rejestrować. Chyba, że tak jak mówię, będą to uprawy reglamentowane. Tak jak na przykład z tego co pamiętam, tytoń też jest uprawą reglamentowaną, czy ją zgłosić i mieć zezwolenie na to. Bo później akcyzy wchodzą w grę, takie inne historie. A jeżeli chodzi o zboża i tego typu historie, poradzicie sobie. Jeszcze bardziej sobie ludzie poradzą, jeżeli większość rzeczy, typu na przykład opryski, jeżeli będą je stosować, będą je wynajmować. Bo jeżeli posiadasz swój opryskiwacz z własnym ciągnikiem, to musisz pójść na odpowiedni kurs, znać się na środkach ochrony roślin, ten opryskiwacz musi być przeglądany technicznie co tam jakiś okres czasu, to już wtedy wam sprawia pewien kłopot, ale zawsze to można na wsi wynająć. Jeszcze są ludzie, nawet w moim wieku, którzy się tym zajmują. Coraz ich mniej jest, ale jeszcze świadczą usługi rolne, więc jeżeli chodzi o, o rośliny, poradzicie sobie. A jeżeli chodzi o, o zwierzęta, no to już będzie trudniej. Nawet jeżeli chodzi o przechowywanie obornika, bardzo, bardzo dobrego nawozu i takie inne, to już płyty gnojowe, to już kupę pieniędzy kosztuje. Jeżeli będziecie chcieli to zautomatyzować, to oborę musicie do tego przygotować. Jeżeli będziecie wykonywać prace ręczne, no to bardzo mi przykro, będziecie pachnieć dyrektorka gospodarstwa i 365 dni w roku, i że, że, zero życia takiego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. No, 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 tak to po prostu jest. Więc jeżeli w Waszych uprawach nie będzie zwierząt, to będzie dużo prościej. Jeżeli będą zwierzęt, zwierzęta, system się zacznie trochę skomplikować, wtedy będziecie potrzebować pomocy, bo samemu też tego do końca nie ogarniecie. Wystarczy, że będzie rodzina chciała wyjechać, nie wiem, na tydzień wakacji. Ktoś się musi tym zająć. Rośliny bez podlewania tydzień wytrzymają, ale zwierzęta nie dadzą rady. No to nie, nie mogą sobie tam zestawu coś po napicie? Ty, ty, w tej z tej szarej wody? Nie, no tej szarej wody. Mogą się napić zestawu. No, to musiał... ja dział... Moja działka ta cała nie jest ogrodzona. Można by było, było tak zrobić, tylko że Tomasz, z XXI wiek. No, załóżmy, będziesz chciał kiedyś do mnie przyjechać, wysiądziesz ze swojego super fajnego nowoczesnego krakowskiego samochodu i kurwa gówno. Bo no wszędzie osiem... zwierzęta. Z 83 roku. Poważnie? Tak. Zatkało kakao, tak? Tamtych czasach no. już polonezy na I poza tym robili. ja nie jestem z Krakowa. Ja tylko jestem tutaj, to mówią wasze słoikiem. Mhm. I tak wrócę na wieś. Więc to podwórko też powinno jakoś wyglądać, żeby, że, żeby jak ktoś do ciebie przyjechał, no nie było pełnego bajzlu. Dlatego moje zwierzęta, jeżeli chodzi o drób, wszystkie chodzą w ogrodzeniu. Mają 30 jarów w wybiegu. Na 60 sztuk drobiu chyba wystarczy. Pytanie z komentarza. Czy jest możliwe, jakimi zasobami trzeba... By... Trzeba by było gospodarować albo dysponować, żeby kilkoosobowa rodzina była samowystarczalna, jeśli chodzi o żywność, energię i czas, jaki musi być przeznaczony na obsługę tych spraw. No dobrze, załóżmy kilkoosobowa rodzina, to załóżmy Pan, pani dwoje i dzieci. dwoje dzieci. Yy, tak jak powiedziałem, jeżeli nie będzie w tym gospodarstwie zwierząt, to dwa hektary ziemi w Trójpolówce spokojnie się z tego utrzymają będą to do, oczywiście dokładać w sensie nominalnym do tego interesu, jeżeli chodzi o pieniążki, ale będą mieć wszystko swoje. Jeżeli do tego, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o, o piwnicach i zasadach przechowywania żywności, nauczą się ją przechowywać, to będą mieć jedzenia y, typu roślinnego na cały rok. No tak, ale i tak muszą mieć jakąś pracę. No tak, nie da się z tego żyć. Trzeba to, to jasno sobie powiedzieć. Albo trzeba mieć takie zasoby, zasoby finansowe na zasadzie rentierskiej, tak? że po prostu będzie to dla nas już sposób na życie. A jeżeli chodzi o rachunki tego typu rzeczy, samochody, książki dla dzieci, jakieś wakacje. Służba to, zdrowia. Służba zdrowia, to będziemy mieć to już, nie wiem, zarobione wcześniej. A jeżeli nie, to taki model jak mój. Stajesz 5:15, jedziesz do pracy, 16: jesteś w domu i dalej robisz swoje rzeczy. Czy jest. Szansa powrotu do modelu PGR-ów. Korzyści dla kraju jest oczywista. Chętnie bym posłuchał o żywności ekologicznej, ale, ale to już chyba utopia. Matko, co zapytanie? PGR-y korzyścią dla kraju? No. Nie? No nie bardzo mi się wydaje. Wydaje mi się, że rolnik, który jest emocjonalnie związany ze swoją ziemią, jest większą wartością niż pracownik najemny, który przychodzi na 8 godzin polityczni dyrektorzy w PGR-ach, jak one by były takie fantastyczne, to dlaczego się wszystko tak, tak, tak szybko rozleciało? Przecież zasoby PGR miały niesamowite. Się, ale trzeba przypomnieć że skąd się wzięły PGR-y. No PGR-y się wzięły, z, w cudzysłowie, z kolektywizacji co, prywatnej ziemi. To tak? było, w, kogo, kogo ta ziemia była wcześniej. Wcześniej, nie? dokładnie. No. Jeżeli komuś wcześniej się to opłacało, później nagle się przestało, yy, przestało opłacać. Chociaż jest jeden chyba wyjątek od reguły, jak mnie pamięć nie myli, jest takie coś, co się nazywa kombinat rolny Kietrz. I to jest były PGR. Mhm. Więc jeżeli management byłby dobry, pewnie by to się dało. Ale co do, co do skali, co do masy, to nie bardzo. Uważam, że PGR-y jako państwowe gospodarstwa rolne nie były dobrym rozwiązaniem. Przywiązanie nie w sensie pańszczyźnianym, ale przywiązanie emocjonalne człowieka do Ziemi jest dużo, stanowi dużo większą wartość niż pracownik najemny. No bo trzeba powiedzieć Tomek jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Ziemię, jej uprawę, ona, ona w przeciwieństwie do żony nie wybacza błędów. No, no, żonę, no czasami żona, co, ale... przebłagasz jakoś, coś no tak, obłaskawisz, no, no co, coś tam się znaczy, da tam jaki zrobić błąd Dokładnie, od kalibru jeszcze zależy. A tutaj nie. Jeżeli y, nie uprawisz tego, jak ma być uprawione, y, nie będzie y, tak zwanego kompleksu y, sorpcyjnego, tak jak ma być, agregatów glebowych, takie jak mają być. No nie wiem, ile byś tam polifoski wsypał, nic z tego nie będzie. Jak nie zadbasz o PH, nic z tego nie będzie. Po prostu. Czy zwiększająca się popularność żywności wysoko przetworzonej jest determinowana dochodami zakładów produkcyjnych, czy raczej lenistwem, brakiem czasu konsumentów? Myślę, że jednym i drugim. To jest po prostu wykorzystywanie natury ludzkiej. Przecież ludzie najchętniej nie robiliby nic. Hmm. Nie muszą dzisiaj walczyć o, o nie tyle o swoje bezpieczeństwo fizyczne, ani materialne, tak? Dzisiaj można przecież w Polsce nie pracować i w miarę przyzwoicie żyć. Na pewno nie głodować. No nie ma głodu. No ja nie ma głodu. Ja nie, nie, nie widzę tego Be, głodu. Bez sensu. Z roboty tyle i tak. też nie ma pracownika. Dokładnie. Przecież y, dzisiaj znaleźć dobrego pracownika to graniczy z cudem. No to jak jest taki dobrobyt i w ogóle to po co ci ten plecak ucieczkowy? No bo jestem pesymistą. I co tam masz w tym plecaku, powiedz. No, rozmawialiśmy o kartonie fajek, tak? No. no. A To fajek już nikt nie jara, to ma elektryczne zabierasz. Żołnierze w każdej armii jarają w szlugi. Popularne masz tam jeszcze? Nie, mocne. Z filtrew? Mocne jelemy. Były takie po <grym> prostu... Klubowe? Nie, klubowych nie mam, już się nie kupi klubowych. Nie, nie, w Krakowie je produkowali, ale klubowych już nie ma. Zasłuchamy, no co jest w plecaku ucieczkowym Grzegorza? Parę złotych po 20 złotych. No. Najlepiej trochę franków szwajcarskich. Tak? Mm. No i srebro? Jak, jak ktoś ma srebro, to też. A czemu srebro, a nie złoto? Bo jest bardziej podzielne, łatwiej je upłynnić. No jaką podstawową ilość srebra kupisz? Załóżmy, po jednej uncji tyrenckiej kupimy, tak? Ja w ogóle nie jestem na macie, to. No to wiecie. mniej więcej 34 gramy. No. 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 Więc w dobrych czasach taka jedna monetka, nie wiem, ten e, kanadyjska czy tam australijski kangur kosztował 62 złote. tak? Dzisiaj chyba 180. No to. Srebro zawsze ma wartość, jest metalem szlachetnym, ale jedna uncja złota kosztowała 4000 zł. więc znowuś idziesz do, do tego gamonia ruskiego, czy tam z kim będziesz handlował, tak? No będziesz chciał kupić buchenę chleba, no to wyciągasz jedną uncję złota, to kupisz jeden buchenę chleba, bo jesteś na musie. No nie kalkuluje się, co nie? Dlatego trzeba mieć 20 złotych, 10... Gdzieś... No dobra, no, no już mamy to srebro, złoto tam, Nie jakieś franki, mm -hmm. co jest. No zestaw ubrań, tylko i wyłącznie zimowych. Bo z letnimi zawsze się w lecie nie zmarzniemy, co nie? No i z tym, co mamy na sobie, można no już wyjść. Jakiś? Tak, mu, Nóż jakieś? Tak. Nóż musi być. Jaki e, nóż? Jad... Są różne noże, są teraz. Nie, ja, wiem, myśliwskie, czy... mam myśliwskie myśliwskie mam. Mam Nie ma... sur, wiesz, sur rywalowy, y, do ekwipunek dźwigany codziennie, DC. Ja się aż na tym nie znam, no. mam zwykły nie, multitur jest do niczego niepotrzebny. Hmm. Wystarczy taki zwykły nóż, którym otworzysz puchę albo pokroisz zwierzę. kamora i... wystarczy? Tak. tak? tak wystarczy Wystarczysz mora 70 zł kosztuje. Bardzo dobra stal, notabene. No. Tylko kupujcie czerwone. Czemu czerwone? No bo jak wyrzucicie w zielone, to ją widać. <laughs> tak samo. No tak, no. Dobra, co jeszcze? No, 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 no tak, tak z praktyki. Nie, no no i ty... zaraz będę tutaj komponował plecak wycieczkowy. no. To no super. dobra, zaraz Kla jakąś pracę trzeba włożyć? Nie. 9 mm? Nie. Ja oczywiście broń jak będzie, to, to, to zabieram. Jak zdążę. No mhm. mówimy, nie mówimy ekstremalnej. ekstrematów. Ale pałka chemiczna czy yy, zapalniczka? Nie, zapałki. Zapałki. Zapałki hermetycznie zapakowane jak się ma jak maszynę... Przesiwo, nie? Jak ma. Można się tak bawić, ludzie na YouTube to oglądają, okej. Okay? A mhm. ma, to ma być skuteczne. To nie lepiej zapalniczkę? No. Można, można, być, można, tylko, można zapalniczkę, tylko A weźmy... A na... na rozgrzanie? Co? No to mówiłem, że liter bimbru. Aha. Ty, tylko... A to ty, dla nas czy dla... Nie, dla na, tych... handel. na wszystko handel. Wszystko robimy na handel. To trzeba mieć jakieś małe buteleczki? Żeby tak, liter bimbru, ale nie w butelce li, li, litrowej. No, tak samo jak z pieniążkami. Po prostu. No piękne, złote rady. No i dalej. I y, 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 zwykła folia budowlana. Tak, za 3-4 metry kwadratowe na jakiś daszek, tak? No, jak będzie zimno, to zatrzymują promieniowanie podczerwone. Można się nawet tym owinąć. Będzie ci może trochę mokro, ale nie zamarzniesz. Nie mówimy tu o ekstremalnych temperaturach minus 30, no bo przecież takie rzeczy być może nas nie spotkają. Ale jak będzie taka szarobura pogoda, to tr trzeba to mieć. Bo to dużo też nie waży, przecież tam nie nabierzemy nie wiadomo czego, tak? Mhm. To ma być sprytne i szybkie. Nie posiadam krótkiej broni, bo jakbym miał krótką broń, to tam jeszcze klapka by była. No to właśnie pytałem o no. proce. <noise> wiewiórki, żeby zjeść, <noise> trzeba badać na włośnia. Na no co? Na włośnia, poważnie. Bo no można włośnia... jeść wiewiórki w ogóle? No dlaczegoż by nie? Przecież to gryzoń, podobny do królika. Tylko trzeba badać na włośnia, bo potrafi przynosić włośnia. Wiesz dlaczego? Dlaczego? No bo to jest to bardzo dobry myśliwy, taka wiewiórka. Przecież ona niszczy bardzo dużo lęgów ptaków. Bo się żywi moimi ptakami, jakby ktoś nie wiedział. Jak się wpakuje do gniazda, to zeżre. Lubi no to. Tak, ona nie no nie tylko to... orzeszki A na zasadzie, ci pendejsów. Jest... Miałem cię zhejtować, że wiór... Jak można wywióreczkę zabić? No to się okazuje, to taki łobus. To no tak jak no, nie, nasze... no to W Polsce się, nie ma tradycji polowania na wiewiórki, no ale... To... Można poczytać na, tym, na temat takich rzeczy, na przykład w Stanach Zjednoczonych się robi tak. No, to znaczy, to. Nie, nie trzeba wszystkiego przeżyć, żeby wiedzieć, że tak było, tak? Słuchaj, bo tu jeszcze jest, zanim przejdziemy dalej, jest takie jeszcze pytanie, czy żyjąc całkowicie eko, bez żadnych nawozów i tak dalej, jesteśmy w stanie się wyżywić, wyprodukować tyle żywności dla całego no za, kraju. Dla całego kraju? Tak. Dla całego kraju, dla Europy raczej nie. Trzeba pryskać. No, trzeba pryskać i trzeba mądrze nawozić. I trzeba mądrze pryskać. No bo, słuchajcie, w 20... W czasach, kiedy teraz żyjemy, mamy takie odmiany pszenicy i pszenic. I w ogóle zbóż konsumpcyjnych, o których jeszcze 40 lat temu nikt nie ma pojęcia. Przecież jakby naszym dziadkom powiedzieć, że jesteśmy w stanie teraz skosić 10 ton pszenicy z hektara, to był dla nich kosmos. To, by, to było niepojęte. A, a, jednak... później, a później jeszcze to spali śmieci. Ta... Pszenicy nie, pszenicy nie paliłem. Ale, mówię Ale... A, tak. Do? no ta, To e, było pojęte. Do, do, dokładnie, to by było pojęte. no Wiesz, powiem Ci taką historię. Jak mieszkałem na tym pomorzu, e, dzwonię do mamy, odbiera telefon babcia Zofia, nieżyjąca już. No i jak to babcia Zofia? No, tak to babcie. Ja chciałem z mamą, ale babcia zebrała, no co trzeba z babcią pogaworzyć. No i w trakcie tej rozmowy babcia pyta tak, co tam grzesiu w niedzielę robisz? Mówię, babciu, obiad gotuję. A co tam będzie na ten obiad? No, a tu jakaś kasza, a ona mi przerwała. Kasza? To u ciebie taka bieda? Dla nim to był, wiesz, czasy wojenne, nie, czterdzieste lata, upa i te wszystkie uciekania. Yy, jak usłyszała kasza, bo wtedy tylko, wiesz, trochę pszenicy, gdzieś tam to potłukli, kurde, podgotowali i nic do żarcia innego nie było, tak? Jak usłyszała, że kasza jej się to zawsze z biedą kojarzyło. No, no. kasza jest zdrowa. Także. Przy tej, przy tej ilości ludzi, podejrzewam, że to jest niemożliwe do, do, do utrzymania, tak. No dobrze, to może to, jak już ktoś się wyprowadzi, to, wiecie, to taką agroturystykę by sobie założył, jakoś to by połączył. No nie jest z to pomysł. tutaj, ze a jak właśnie jest ze zwierzaczkami, jak masz agroturystykę? Musimy cyrk zarejestrować? Nie, czy... powiem, ci, że, powiem ci, że nie wiem. Myślę, że to się na normalnych zasadach rolnych odbywa, po prostu w gospodarstwie są są zwierzęta. Mówimy o typowo polskich zwierzętach, nie, 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 nie jakichś egzotycznych. No dobrze, ale jak mam firmę i sobie wymyśliłem, że mam to gospodarstwo rolne i chcę mieć kunia, bo tam w tygodniu to pójdę na zrywkę, mm -hmm. a w niedzielę pojadę na rynek. Tym samym koniem? Na bryczkę, żeby tam... Tym samym koniem? No taki własny wóz wieś. Nie, taki to się taki... tak nie da, bo konie do zrywki to są, zu... to są zupełnie inne konie niż te pociągowe. Nie wiem, nie, nie no ale, nie, nie pociągowe, ale ja jestem tylko wieśniakiem tego nie wiem. No i co? To są konie ciężkie, one muszą ważyć ponad 850 kg. Przynajmniej tak nas szko w szkole jeszcze. Zimnokwista. Zimnokwista, yeah. dokładnie. Yeah. Zupełnie inny gatunek koni. Rasa. Bo gatunek jest jeden. Y nie, myślę, że to się odbywa na, na prostej zasadzie rolnej. I, i teraz y taka moja ciekawa obserwacja, bo ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale są ludzie, którzy prowadzą coś takiego i jest bardzo duże ob obłożenie. I właśnie, wracając do tego, co wcześniej powiedziałem, można by się zdziwić, dając ogłoszenie. Że można przyjechać na wieś, sobie popracować i chętni się znajdują. Już daje ogłoszenie na elikcja, że kosze nie będzie. Na koniec czerwca. Są Ludzie mają różne potrzeby. A jeszcze czasem? Kosze, szczególnie kooprzciół. Klepiesz? Nie, dziadek klepie. Znaczy mój teść. No. Ale przy tej ilości to nie trzeba. Babeczka jest. Musi być. Dobra, psychoterapia. To oczywiście. Musimy regularnie kiedyś, musimy kiedyś to kręcić. Jak się klepie? Tak. No, po, 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 pogadał z statą, czy się zgodzi. <śmum> Tyle w tej części bardzo dziękuję moim Waszym gościem, rolnik Grzegorz Rakwał. Widzimy się w kolejnej, gdzie będziemy rozmawiać o myślistwie. Ekstra. Do zobaczenia. Do zobaczenia.